Tradycje wielkanocne bywają różnorodne. W Paragwaju, jak i w wielu innych krajach latynoskich, jednym z nich jest słodki chleb czy ciasto, którego nie może zabraknąć na świątecznym stole. Nazywa się to Rosca de Pascua i jest symbolem nadziei, jedności i wspólnoty. Trochę jak nasza babka wielkanocna. Przepisy na Rosca de Pascua bywają różne w różnych krajach, ale symbolika pozostaje ta sama. W smaku i konsystencji przypomina mi słodką bułkę, tak zwaną chałkę, którą jadłem dawno temu w Poznaniu. Jest jednak odrobinę słodsza i delikatniejsza. To oczywiście ciasto kupione w sklepie. Kosztowało 9900 guarani, a więc około 5,30 zł.